Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj deliksirum per impreg do impregnacji skóry. I tak jak widziałeś, niestety śliski i w połysku. A ktoś, kto wymyślił dozowanie tego produktu pianowniczką, powinien zostać solidnie ukarany. Bzdura totalna, naprawdę. No okropny, to jest w ogóle wymysł z czapy. Co do produktu, no kurczę, nie moja bajka. Zapach przyjemny, takich perfum. Ale tak jak mówię, na skórze niestety ślisko, błyszcząco, co mnie nie bardzo kręci. Są pewnie osoby, które uwielbiają teraz tak, profesjonalnej ochrony skór gładkich, szczególnie narażonych na wycieranie i uszkodzenia. On robi taką powłokę, tu zresztą widać, że osadza się na ściankach, ale przez to, że mamy tę powłokę, bo tutaj do nawilżania to jest daleko, no to mamy ślisko. Także tutaj kurczę, nie mój klimat. A w Volvo to już w ogóle jest ogień, bo te skóry są specyficzne. Próbowałem to też w Mańku podobnie i próbowałem też standardowo u znajomego, są skóry perforowane w Fiacie i podobna bajka. Także tutaj, no, szału nie ma, zdecydowanie wolę powłokę do lakieru. No dobra, z mojej strony to wszystko, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!